Usmażone na różowo kotlecik z tą pragnącego to jedno z pyszniejszych mięs na świecie. Świetnie też się komponują z innymi smakami, stąd pomysł na słodki sos balsamiczny. A zaczynam od zamarynowania naszych kotlecików. Będzie mi potrzebne do tego starty na tarce czosnek, musztarda Dijon, troszkę oliwy z oliwek, ocet balsamiczny, sól, pieprz, wszystko razem mieszam w miseczce. I wkładam do nich rzecz jasna moje kotleciki. Dokładnie obtaczam i zostawiam najlepiej na co najmniej godzinę. A więcej naszych przepisów oczywiście na www.kulinarnatv.pl. Ale wracam do tego, bo kotleciki mi się już pięknie zamarynowały. Rozgrzewam mocno patelnię z niewielką ilością oliwy i układam na niej kotleciki. A po nieco ponad 2 minutach smażenia, kiedy cąberki mi się ładnie zrumienią, obracam je na drugą stronę. A po następnych 2-3 minutach obracam je i stawiam na krawędzi, żeby były przesmażone dookoła. Następnie ściągam kotleciki z patelni i przygotowuję na tej samej patelni pyszny sos. Nalewam najpierw troszkę octu balsamicznego i porządnie mieszam. Wcześniej obiecałem, że sos będzie słodki, więc dodaję czubatą łyżkę miodu. I dla zaostrzenia smaku łyżeczkę musztardy Dijon. I jeszcze element ziołowy, kilka gałązek tymianku, wszystko razem dokładnie mieszam. Troszkę masła, żeby sos stał się bardziej aksamitny. Następnie na patelnię wraca jagnięcina. Kotleciki obsmażam jeszcze po 0,5 minutki z każdej strony, mocno nacierając w sosie. I takie smaczniutkie przekładam na talerz, podaję na przykład z frytkami. Skrapiam jeszcze zredukowanym sosem. Kiedy spróbujecie tego dania, jestem pewien, że będziecie chcieli często wracać do tego smaku. Ale wiecie co, najpierw koniecznie musicie je zrobić w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał YouTube.